Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. List do Efezjan 4,32. Pastor Richard Wurmbrand opowiadał o Dmitrze, pewnym kaznodziei z Rumunii. Z powodu wiary w Chrystusa komuniści zamknęli go w więzieniu. Tam okrutny strażnik maltretował uwięzionego tak, że z powodu uszkodzenia rdzenia kręgowego Dmitr został obezwładniony i nie potrafił poruszać rękami. Długie lata leżał w swojej celi, gdzie nikt się o niego należycie nie troszczył, ani go nie pielęgnował. Jego towarzysze byli na zewnątrz i musieli wykonywać przymusową pracę. Kiedy w roku 1989 nastąpiła polityczna zmiana, Dmitr został uwolniony i mógł powrócić do swojej rodziny. Pewnego dnia ktoś zapukał do jego domu. U drzwi stał właśnie ten komunista, który zniszczył zdrowie Dmitra w więzieniu. Jedyne słowa, na które zdołał się zdobyć, brzmiały: Dmitrze, nie łudź się, że przyszedłem prosić cię o przebaczenie. Tego, co uczyniłem, nie da się przebaczyć, zarówno na ziemi, jak i w niebie. Nie jesteś też jedynym, którego tak torturowałem. Nie możesz mi przebaczyć, nikt nie może mi przebaczyć, również Bóg. Moje przestępstwo jest zbyt wielkie. Przyszedłem jedynie powiedzieć, że jest mi niezmiernie przykro za to, co uczyniłem. Na te słowa Dmitr odpowiedział: przez wszystkie te lata nigdy nie żałowałem tak mocno jak dzisiaj, że nie mogę poruszać moimi ramionami. Tak bardzo chciałbym je wyciągnąć i objąć ciebie nimi. Od lat modlę się za tobą każdego dnia. Kocham cię z całego serca. A również przebaczyłem ci to, co uczyniłeś. Z jednej strony ów komunista miał rację, mówiąc, że nie jesteśmy w stanie sami z siebie zdobyć się na siły, aby przebaczyć. Cóż dopiero naszym największym wrogom. Jednak możemy otrzymać tę siłę od Boga, jeśli sami przeżyliśmy Jego przebaczenie. Przeczytaj do tego 20 wiersz z 15 rozdziału Ewangelii Łukasza.